Siema, z tej strony Jebany Wrot. Dzisiaj sobie pogadamy ogólnie o mojej takiej pierwszej historii z handlowaniem. Bo jak wiecie, no ja handlarz, kurde, jestem dzisiaj na streamie, kurde, złodziej też jestem. W Paydayu, kurde, solo wszystko robię, teamu nie potrzebuję, więc ja to jednak kozak jestem. No i teraz możecie się pytać, kurde, no jak to ty, jaki kozak jesteś, to powiedz nam, jak to ogólnie być kozakiem. Więc no właśnie, udamy się do początku mojego bycia kozakiem. Wiadomo, no taki jebany wrot, kapa. Za tamtego czasu byłem jeszcze w szkole, no wiecie, takiej normalnej szkole. Jak się jest w szkole, to się nie pracuje, no ale jednak hajsu mi troszeczkę brakowało, dlatego że w sumie mogłem poprosić ojca o hajs, ale jednak nie chciałem tego robić, bo to takie lamerskie. W sensie to chyba tak z wiekiem, że tak powiem, przychodzi, znaczy nie, że teraz jestem jakiś pseudo stary, tylko po prostu chodzi o to, że przychodzi taki czas w życiu, gdzie chcemy przestać prosić starych o pieniądze i to właśnie u mnie był, właśnie ta chwila była wtedy w szkole, że powiedziałem sobie, kurde, muszę zacząć zarabiać. No a tutaj hajsu z YouTube'a jeszcze nie miałem, znaczy wtedy jedyne chyba co było, to ewentualnie jakieś tam, nie wiem, od czasu do czasu zawody w CS-ie, czy jakiś tam face-itka, panie, no Faceita wtedy nie było, ale był ESL, więc hello. No więc sobie pomyślałem, że zacznę od sprzedawania rzeczy, których nie potrzebuję i się tak akurat składa, że miałem tak zwanego iPoda Touch wtedy, no i to jest taki shitowy iPhone w zasadzie, tylko właśnie taki iPod. Nigdy nie rozumiałem sensu tych kurwa iPodów Touch tych całych, w sensie to jest kurwa taki iPhone, tylko taki nie iPhone, taki chuj słabszy iPhone, więc po co po prostu mieć to, tak jakby, nie rozumiem, nie mam pojęcia, ale miałem takie coś i chciałem to odsprzedać. No i tak się stało, że moim kupcem był taki ten typek, o którym opowiadałem ogólnie w poprzedniej historii, ci starsi widzowie będą pewnie kojarzyli, to jest ten, co sobie rzucał w szatni tym iPhone'em o ściany swoim. No i jako, że jego iPhone był tam troszeczkę rozjebany, no to pomyślał sobie, chyba kupię od niego tego iPoda Touch, no i ja mówię w sumie, hej, no mogę sprzedać, czemu nie, no bo wiadomo, ja się pozbędę tego, zdobędę jakąś tam stówkę, dwie, to wtedy, kurwa, było dla mnie tyle hajsu, ja pierdolę. 200 euro sobie można kupić, ile skinów za to weźmiesz, ja pierdolę, nie, ale w ogóle wtedy te skiny to miały inne ceny, wtedy to kurwa było, nie wiem, nie wiem, czy w ogóle wtedy były skiny, ale pamiętam, to chyba było te początki skinów, gdzie wtedy się AWP Boom dostawało za 5 euro. No ale postanowiłem mu odsprzedać, no i w sumie później mi jakoś faja zmiętkła i jednak nie chciałem mu tego tak do końca sprzedać, więc handlowaliśmy tam odnośnie ceny i żeśmy się umówili na 70 euro. No i tam spoko, ja ogólnie dlatego, że byłem frajerem, mówię, o to nie ma sprawy, to ja wierzę ci, że ogólnie mi pieniądze oddasz tam później tego, to masz teraz z tego iPoda, nie, tam wiadomo, za 3 dni mi pieniądze przyniesiesz na pewno, to 100%, kurwa, no scam, nie? No i ten se wziął iPoda już chyba wtedy nawet przy tak zwanej transakcji, znaczy wtedy, kiedy ja się tak naprawdę dałem ojebać, on tego iPoda upuścił troszeczkę, ale na szczęście spadł na tą taką tylnią, tą tylnią aluminiową część, więc nie było tam, dużo się nie stało. No ale chuj, transakcja dokonana, no i w sumie tych pieniędzy coś tak nie było widać, tak trzeci, czwarty dzień, piąty, no i tak nie ma nic tam, więc ja się zaczynam dopominać, kurde, a on tam unikać mnie zaczyna, wiadomo, tam do szkoły nie przychodzi, albo kurwa unika mnie, jak chyba po ścianach zaczyna chodzić jakiś jebany Spider-Man, żeby tylko ze mną nie rozmawiać. No i tak troszeczkę się zdenerwowałem, no i później sobie przypomniałem ogólnie taki w ogóle highlight tej całej sytuacji, czyli po prostu na tym iPodzie byłem zalogowany na mój kanał YouTube. Wtedy, jak wiadomo, mój kanał YouTube był naprawdę znany, kochany, wielki, tam PewDiePie się ogólnie chował w te czasy, w ogóle ja byłem największy wtedy, kurde, ten Minecraft Let's Play, to były, kurwa, wyświetlenia, ja pierdolę. I się tak nagle okazało, że mój tutaj kochany handlarz, który nie chciał mi oddać pieniędzy, znaczy no oddać, no zapłacić mi za mojego iPoda, nagle sobie właśnie jakoś odkrył to, że ja byłem tam zalogowany na YouTubie. No i ten frajer ogólnie, on był tak, to była taka całkiem fajna taktyka, bo jak ja ogólnie publikowałem jakiś film Minecraft Let's Play, to on mi go zaraz kasował. No i kurwa, skurwiel taki mały, no nie, bo ja kurde uploadowałem coś, a on mi to kasował i się wkurwiałem strasznie. I wtedy jeszcze nie wiedziałem, że można w opcjach wylogować wszystkich tych użytkowników sesji. W sensie ogólnie teraz na przykład w panelu YouTube'a, no i wtedy też było właśnie, że można tam kliknąć taki jeden przycisk i to tam właśnie jest napisane, że wyloguj tam wszystkie sesje, no i wtedy trzeba się jeszcze raz zalogować, a hasła by nie znał. Ale ja wtedy ogólnie na to nie wpadłem, bo ponieważ jestem chujowy albo nie, no dziecko wtedy byłem, no teraz też dzieciak jestem, ale wtedy to jeszcze gorszy machor, kurde, no i po prostu nie wpadłem na to. Więc się tak naprawdę nieźle wkurwiałem, bo przez 2 tygodnie to tak było, że przez 2 tygodnie on mnie unikał i nie chciał mi zapłacić za mojego iPoda, to jest raz, a po drugie, no usuwał mi za każdym razem filmik, jak go uploadowałem i to mnie wkurwiło, ponieważ subów tam straciłem z 3, więc kurde, ciężka sytuacja. I to była właśnie legendarna sytuacja, kiedy ja z moim tym kolegą idiotą, żeśmy się tak naprawdę zakolegowali już tak fest w pizdu, że teraz już w ogóle do trumny będziemy koledzy. Z tą całą sytuacją nie potrafiłem sobie poradzić. No i wiadomo, że do ojca czy do matki nie będę szedł, bo przecież faja mi jeszcze nie zmiętkła, ogólnie sam sobie z tą sytuacją nie poradzę, aczkolwiek chyba kiedyś z tym typem się klepałem i tam wynik tej walki był naprawdę zadowalający, ale też nie o tym. No i wtedy właśnie mój kolega idiota, taki dzisiejszy, przychodzi do mnie i mówi, hej, no ja słyszałem, że masz jednak problem z tym typem tam, no ja tego typa znam, no ja wiadomo, mam taki leciutki problem, ogólnie próbowałem go utopić w rzece, ale jebany kurwa nagle ponton se napompował i kurwa uciekł, więc no troszeczkę słabo. No i ziomek wtedy do mnie mówi, słuchaj, stary, ja mam tutaj kurwa
Anton Killer, nie ma problemu, bazukę tam raz ciach i posprawia ogólnie, także nie ma problemu, zaraz iPoda odzyskasz albo hajs dostaniesz, żeby no nie ma sprawy, tam spoko, git. Ten typek zajebał tego iPoda, no i tak trzymał, jakby nie wiadomo co, a w sumie za dużo by go nie sprzedał, ponieważ to ogólnie był nowy iPod, ale wtedy od Apple można było sobie zamówić taką grawurę tam na tej tylniej płytce, tylniej, nie wiem jak to się go nazywa, amelinum, nie, no więc można było sobie to tam zamówić, no i to jednak psuje troszeczkę wartość tego. W sensie taki wyamelinowany napis jest jak najbardziej fajny, tylko jednak jeżeli chcemy odsprzedać wtedy takie urządzonko, to jednak psuje to jakąkolwiek wartość, ponieważ może właśnie kupiec, ta druga osoba nie będzie chciała mieć wygrawerowanego penisa tam, więc no troszeczkę słabo. Jak wiadomo, ja jestem twardy samiec alfa i byłem szkolony przez największych samców alfa internetu, czyli Pompatim, dlatego właśnie z tego powodu wygrawerowałem sobie na tyle tego iPada Touch tam moją twardą faję. Nie no, tak naprawdę to nie była moja twarda faja, to był jakiś jebany cringe'owaty cytat z jakiegoś filmu dla dziewczynka pana, ale wtedy myślałem sobie, kurwa, cytat z filmu, ja on kurwa cool, nie, ja nie mogę, ale będę coolowy na dzielni. I to były swoją drogą chyba te okresy czasu, kiedy jeszcze oglądałem Pompatim i z tego kurwa zrywałem boki, a nie, i sam powiedział, kurwa, o, jakie kurwa śmieszne. Mój ziomek ogólnie miał taki plan, że na przerwie żeśmy podeszli do tego jebanego skamera, jebany wrot, co nie, no i mój ziomek tam mówi, że słuchaj, albo oddajesz iPoda, albo dajesz hajs, albo będziesz miał swoje zęby na kolację. I ja se wtedy myślę, kurwa, jebany badass z tego mojego ziomka, muszę się z nim trzymać, to będzie mnie chronił. No i w sumie tak jest do dzisiaj, bo jak ktoś ma do mnie problem, to on idzie się bić, a ja tam chilluję się i gram w Tibie XD. A propos Tibi, to mam nawet jeszcze jedną historię, którą gdzieś tam zaspoilowałem u Nexosa w komentarzach, także jeżeli ktoś ogląda Nexosa i widział mój komentarz, to wie, o co chodzi mniej więcej. No i się okazało, że właśnie ten taki skamer tutaj nagle zmiękła mu faja, no i oddał mi iPoda po prostu. Powiedział, no sorry, ja tam ogólnie hajsu nie miałem, trochę się wstydziłem, nie, sorry, przepraszam, tylko nie bi. No i tak się stało, że po prostu tego iPoda nie sprzedałem, jednak odzyskałem go z powrotem i z jednej strony się cieszyłem, ponieważ no był taki dosyć mały ten iPod i można było się na lekcji bawić. Los tego iPoda ogólnie był nawet całkiem komiczny, ponieważ odsprzedałem go swojej własnej matce za 80 euro, żeby miała tam music video, jak będzie sobie grała w Metina gdzieś tam w DT, będzie no pierdola tych niebieskich, wiecie, team niebiescy. No i tak się stało niestety, że kurde temu skamerowi tutaj zmiękła faja i później próbował zawsze być moim kumplem, no ale niestety ja już tutaj byłem kulowy i się zaprzyjaźniłem z moim ziomkiem debilem, no i niestety my byliśmy kulowi na korytarzach teranie, ten tutaj buty pucował, albo w torpedę czasami też pucował, no nie powiem, że nie. Ogólnie ten cały skamer później zmienił profesję właśnie i przerzucił się z kradzieży urządzeń elektronicznych na właśnie pucowanie faj tam w przebieralni, żeby po prostu zarobić na następnego iPhone'a, bo swojego iPhone'a rozpierdalił o ścianę. Tak czy inaczej, to była taka krótka historyjka o tym, jak jakieś dziecko próbowało tutaj przejąć kontrolę nad moim kanałem na YouTube. Ja ogólnie miałem dużo przygód takich z YouTube'em, jak miałem 40 subów, co jest kurwa ironiczne, bo teraz mam 100 tysięcy i jakoś nie mam żadnych przygód z YouTube'em, więc trudno się mówi. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to możecie podesłać mamie, tacie, siostrze. Jeżeli nie macie siostry, to zróbcie sobie siostrę. Pamiętajcie o tym, że promocja tutaj musi być, wiadomo, tutaj musi być, to wiadomo, wy jesteście, kurde, małe tutaj mrówki od promocji, XD kapa, oczywiście kapa, żeby nie było na końcu zdania, just kidding, nie? Żegnam się z wami ja, czyli Agis, i do zobaczenia w następnym odcinku, takim kapastycznym, mam nadzieję, że ten następny też się będzie wam podobał i cześć!